bo ja jestem gadatliwa, więc odpowiadam chyba za długo. I to nie tylko gadatliwa, ale i niezwykle skuteczna. Co żeście z tym koniecznym w PPS-ie zrobili? Naprzód żeście do tego PPS-u przyszli, a teraz finalnie to żeście tego Wojciecha Koniecznego tak jakoś na drugi tor odsunęli. Ależ skąd, że jest szefem partii, natomiast nie należy tylu stanowisk łączyć i w związku z tym zmieniliśmy przewodniczącego koła poselskiego. Niech zgadnę na kogo. No właśnie, gratuluję. Dziękuję, ale to spora praca. Właśnie spora praca, wszystkie... czy bardziej niezadowolenie z tego, że Konieczny poszedł na układ z Czarzastym? Znaczy przede wszystkim za mało czasu poświęcał na koło. Jest dyrektorem szpitala, jest szefem partii. I wszystkie koła mają szefów, którzy są posłami, dlatego że to jednak w Sejmie toczy się bardziej intensywne życie niż pani, w Senacie. Ja znam kluby, których szefowie partii nie są posłami. Na przykład Hołownia, ale to jest koło. Weźmy takiego Tuska na przykład. No, też nie jest w Sejmie. A Konieczny bądź co bądź jednak Wojciech jest senatorem. No ale Budka jest szefem klubu. Nie, ja wiem, że pani coraz bliżej do Platformy, ja to rozumiem, pani profesor. Nie, mnie nie jest. Mnie jest bardzo blisko do PPS-u. Zawsze się uważałam za socjalistkę. Natomiast rzeczywiście kilka niefortunnych wypowiedzi miał senator Konieczny. Między innymi to, że jednak dogadał się z Czarzastym i że z Czarzastym pójdzie w wyborach. Na pytanie, czy koło się rozpadnie, będąc szefem partii, odpowiedział, no, bardzo możliwe. Znaczy, chciał wykluczyć tę trójkę, która dołączyła do PPS-u, natomiast ta trójka wykluczyła Koniecznego. Trzeba przyznać, że zabieg niezwykle machiawelniczny. Nie, no, tak jest po prostu. No, takie jest życie, tak, taka jest polityka. Taka jest polityka. Także tylko uważam, teraz mamy sytuację taką. O ile Rozenek na przykład ma szansę w Platformie Obywatelskiej, o czym już Donald Tusk mówi wprost, że razem z Siemoniakiem nawet współpracują, o ile Kwiatkowski ma szansę w Platformie Obywatelskiej, to jakie są szanse Joanny Senyszyn na to, żeby zaistnieć w Platformie Obywatelskiej? Ale ja na razie nie mam żadnych takich planów. Jestem wiceprzewodniczącą Polskiej Partii Socjalistycznej i zobaczymy, jakie plany będą takie ogólnopartyjne. No to ogólnopartyjne je znamy. PPS idzie razem z Lewicą, nową Lewicą. Nie ma jeszcze takiej decyzji. No są, bo to właśnie senator Wojciech Konieczny jako szef PPS-u zapowiedział. Ale takie decyzje podejmuje Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej i na razie podjęła tylko decyzję o prowadzeniu rozmów. A czym się te rozmowy skończą, to zobaczymy. Mm-hmm. A jak pani widzi swoją przyszłość dalej? No właśnie, to jest nadinterpretacja również ze strony senatora. Nie, no nie nadinterpretacja, bo jeżeli szef zakłada, że chce to zrobić, to z reguły to robi. Polska Partia Socjalistyczna jest niezwykle demokratyczną partią, dlatego do niej wstąpiłam, bo partia Czarzastego przestała być demokratyczna. Dlaczego przestała być? No bo chyba taki ma charakter nie, szef. Nie, no gdzie? Przecież tam nie jest jeden szef, tam jest dwóch współszefów. No właśnie. Tam jest Czarzasty i Biedroń, no to już bardziej demokratycznie nie może być. To razem było taką partią, że na przykład nie było szefa, ale każdy tam był szefem. Tak, każdy był szefem, a teraz już mają też dwoje szefów. No to co, to są demokratyczni czy nie są? Chodzi o sposób wyborów. Chodzi o to, w jaki sposób się podejmuje decyzje. No, dlaczego odeszliśmy w trójkę z klubu? Dlatego, że wszystkie decyzje były podejmowane przez gremia niestatutowe. No jak niestatutowe? No tak. Przecież tam sprawy sądowe się... Ale ja myślę, że nie warto... Że nie warto za dużo czasu poświęcać. Ale dlaczego? No przecież to jest ruch lewicowy, pani poseł. No jak? No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. To w takim razie tak. Skoro pani poseł Joanna Senyszyn widzi swoją przyszłość w PPS-ie, to jak się rysuje przyszłość Wojciecha Koniecznego w tym PPS-ie? No bardzo dobrze, jest szefem PPS-u. Aha. To nie jest tak, że nie, trzeba złapać wszystkie stanowiska. Ja pytam o przyszłość, a nie o teraźniejszość. Bo dzisiaj jestem szefem, to prawda. A jaka przyszłość przed nim?
no, szykuje się do Senatu w ramach Paktu Senackiego. Mm-hmm. I PPS z kim tam rozmawia i kto te rozmowy prowadzi? Akurat jeżeli chodzi o Pakt Senacki, to już dosyć dawno podjęto decyzję, że obecni senatorowie będą w dalszym ciągu startować i myślę, że tak będzie, ale pewnie te decyzje zostaną ostatecznie podjęte dopiero latem. Mhm. A czy senatorowie, czy też kandydaci ubiegający się o mandat senatora będą mieli jakiś program z tej jednej wspólnej listy, czy nie za bardzo? Czy będzie to tak, na złość babci odmrożę sobie uszy, PiS musi odejść? Czy to, no Włochy pokazują, że można bez wspólnego programu stworzyć rząd i jednak rządzić. Taki wspólny, są pewne punkty, które na są przykład. Wspólne. No na przykład... Odsunąć PiS od władzy. Nie, na przykład nie dać wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Ale nikt Polski z Unii Europejskiej oprócz Konfederacji i innych tam powiedzmy to znaczy, no, polityków... Ziobro by chętnie wyprowadził. Nie, chyba nie, chyba nie. No jakby sobie przypomniał, jak był europosłem i jakie to były dobre czasy i jak mógł wtedy wydawać unijne pieniądze na swoją partię, co do tej pory jest badane, no to może i były dla niego dobre czasy. Nie, no są takie wspólne punkty. Ja uważam, że cała opozycja, na przykład to, co bardzo interesuje Polską Partię Socjalistyczną, spółdzielczość. No, Polska Partia Socjalistyczna to są właśnie początki spółdzielczości jeszcze w XIX wieku. My jesteśmy najstarszą partią, mamy 130 lat i ta spółdzielczość mieszkaniowa, ale także inwalidów, która zupełnie w Polsce upadła po 1989 roku. A więc tutaj myślę, że to jest taki wspólny punkt, do którego przecież się by i chętnie przychylił PSL i Hołownia, oczywiście Platforma. Także no to powiedzmy, że punkty. Na prędce jakiś program piszemy i to jest kwestia spółdzielczości. Co dalej? To nie chodzi o pisanie programu na prędce, tylko no później trzeba powiedzieć, kto będzie się zajmował jakimi dziedzinami. A nie, no to już pani stanowiska dzieli, pani profesor. To nie, nie chodzi o stanowiska. No w jakich dziedzinach, czy gospodarki, czy społecznych, dane partie uważają, że mają takie punkty programu, z których nie mogą ustąpić. A jeżeli te partie nie mają programu, to co wtedy? No, każda partia ma jakiś program. Jakiś? To znaczy jaki? No, jak mówię, no my mamy ściśle. To jest właśnie spółdzielczość, to jest przede wszystkim dbałość o ludzi pracy. No my uważamy, że... No, ale przecież to samo było na sztandarach lewicy. No tak, programy lewicowe są do siebie podobne. To po co w takim razie tyle partii lewicowych i dlaczego akurat odchodziła pani od tej lewicy? No odchodziłam ze względu na całkowite złamanie zasad demokratycznych przy wyborach, przy przejęciu, no to było wrogie przejęcie przez SLD. Kogo? Kto tego wrogiego przejęcia dokonał? No, Czarzasty. No ale przecież Czarzasty Joannę Senyszyn wprowadził do polskiego parlamentu na nowo. To jak znaczy, wrogo mógł przejąć partię, skoro pewnego momentu był bohaterem, podnosił tę lewicę dosłownie z popiołów. No nie, mnie akurat do parlamentu wprowadzili wyborcy. No tak, ale jednak prawie pod szyldem... 40 tysięcy. Ale jednak pod szyldem Czarzastego i tego ugrupowania, które reprezentował. To nie jest taka niewdzięczność wielka? Nie, no akurat dzięki temu, że byłam jedynką na liście, to w tym okręgu weszło aż dwoje posłów, czego od lat nie było. Także akurat tutaj moje liderowanie liście, bardzo tej liście wyszło pani profesor, na zdrowie. Ja wiem, że o pani zasługach moglibyśmy godzinami rozmawiać, ale tak popatrzmy i to niedaleko sięgając w przeszłość. Mamy rok 2015, Lewica nie wchodzi do parlamentu. Pamięta pani dlaczego? Tak, no ze względu na niefortunną koalicję z Palikotem i decyzję, że to ma być koalicyjna lista i 8% i zabrakło niecałe 0,5%. A kto był wtedy szefem Lewicy?
No wtedy szefem lewicy był Leszek Miller. No właśnie. I mamy ten rok 15, ale tam w międzyczasie pojawiła się taka wypowiedź znanego polityka, który powiedział tak, no po co te głosy właściwie rozdrabniać i głosować na lewicę, bo od razu zagłosujcie na mnie i na moje ugrupowanie. Pamięta pani to? No to Platforma. Aha, i kto to powiedział? Mówiła. Oczywiście. No myślę, że teraz będzie podobnie. Taką przyszłość pani wróży lewicy? Że znowu nie. wyjdzie Donald Tusk i powie, po co tam się rozdrabniać, jeżeli, skoro nie ma jednej nie. wspólnej no listy, od razu głosujcie na nas. Jeżeli nie będzie jednej wspólnej listy, no to każda lista będzie siebie zachwalać. No to chyba dobrze. No to jest właśnie ta demokracja. Każdy idzie, ma jakiś program i mówi tak, ja jestem najpiękniejszy, najmądrzejszy, zagłosujcie na mnie. Ale ja nie mówię, że tak nie powinno być. To pan redaktor się bardzo zdziwił, że Platforma tak powie, czy że Hołownia tak powie. No każdy będzie tak mówił. A co tam w ogóle z Hołownią? Z Hołownią wam po drodze, czy nie po drodze? Bo co innego ustaliliście, co innego Hołownia zrobił i teraz całe odium złego spadło na Hołownię. No akurat koło PPS-u nie uczestniczyło w tych ustaleniach. No to jak w ogóle z wami nikt nie rozmawiał, nie wierzę. Nie, no na ten temat mieliśmy ustalenia ogólne od dawna również. Ale z kim? No z całą demokratyczną opozycją i przecież wystąpienia z mównicy sejmowej były tego rodzaju, że jednak no, jeżeli nie zostaną przyjęte poprawki, które doprowadzą do tego, że ustawa będzie konstytucyjna, no to nie będziemy jej popierać. No i tylko była kwestia... A skąd nie, wiedzieliście, co jest nie, konstytucyjne, a co nie? To znaczy, bo pan redaktor tu będzie się trzymał tego, zasady, że wszystko, co wychodzi tak. z polskiego parlamentu, ma domniemanie konstytucyjności. Ma domniemanie konstytucyjności, ale mimo wszystko no, były opinie chociażby prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówił, że to są zapisy niekonstytucyjne. Ale to zdaje się NSA... chyba, to nie NSA dokonuje wykładni, tak, co jest konstytucyjne, no, a co nie. U nas to już nie wiadomo, kto takiej wykładni wiadomo. Dokonuje, dlatego że Trybunał Konstytucyjny się sam już zrobił. Ale pani pamięta rok 97 i 96-97 o tyle, że wtedy wchodziła w życie konstytucja do dziś obowiązująca. I zgodnie z zapisami tej konstytucji, to o tym, co jest konstytucyjne, a co nie, orzeka Trybunał. Tak, natomiast ten Trybunał, no pani Julia Przyłębska konstytucyjnie powinna już nie być prezesem, a trzyma się stołka. No więc Trybunał przestał być ciałem, które wydaje konstytucyjne orzeczenia, upolitycznił się. Ale dlaczego trzyma się stołka? No wcale się stołka nie trzyma, jest wybrana na jakąś kadencję i ta kadencyjność... No właśnie, ta kadencja się skończyła. A dlaczego? Jakbyśmy ją liczyli? Od czego? A widzi pani, bo to jest taki sam zgrzyt, jaki ja miałem na przykład z panią profesor Gersdorf, kiedy była prezesem Sądu Najwyższego. Tak, no być może jakieś tam podobieństwa są. No i wtedy stwierdzono, że jednak pani profesor Gersdorf powinna być tym prezesem. No ale tutaj nawet część członków Trybunału Konstytucyjnego... No nie wierzę, że pani teraz będzie za wzór stawiać Solidarną Polskę. No nie wierzę. Nie, to ja nie wstawiam za wzór, tylko mówię, że te wątpliwości są także po tamtej stronie. To ja jeszcze na koniec raz pytam. Co z senatorem Wojciechem Koniecznym? Będzie szefem tego PPS-u, czy już nie jestem szefem PPS-u? No ale jest szefem PPS-u i ta sprawa nie podlega dyskusjom. Mm-hmm. A przyszłość jego, to raz jeszcze, czy pod szyldem PPS-u, czy na przykład Koalicji Obywatelskiej? Nie no, szyld mamy PPS-u i to Rada Naczelna będzie podejmowała decyzję, w jakich układach iść do wyborów. A jako PPS, jak zareagowaliście na to, że Andrzej Rozenek jest przypisywany już do Platformy Obywatelskiej? No, Andrzej Rozenek jest lojalnym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, lojalnym członkiem koła i że takie głosy się pojawiają, no to po prostu różne głosy pewnie się jeszcze przed wyborami będą pojawiać. No, ale to nie są głosy, to jest bardziej stwierdzenie faktu. Czy będąc w takim razie inaczej, członkiem PPS-u można pracować z Platformą Obywatelską? Ależ pracować trzeba ze wszystkimi, przecież proszę zobaczyć. Z PiS-em też?
Nad ustawami pracujemy, oczywiście, no przecież w komisjach pracuje się ze wszystkimi członkami komisji. Andrzej Rozenek jest członkiem Komisji Obrony Narodowej i tam pracuje ze wszystkimi posłami, którzy są członkami tej komisji. A to co ma w takim razie obrona narodowa do ustawy przywracającej świadczenia byłym funkcjonariuszom aparatu państwa z czasów PRL-u? No, ja nie wiem, czy akurat chyba w dwóch komisjach był ten projekt ustawy. No na pewno nie w obronie narodowej. Znaczy ja nie jestem w Komisji Obrony Narodowej, jestem w Komisji Kultury. I tam również współpracuję ze wszystkimi posłami. Dziękuję za niezwykle kulturalną, jak zwykle, rozmowę. Część projektów przechodzi jednogłośnie. Pani profesor Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna, była naszym gościem.